Cześć, Binąsetki, bardzo serdecznie. Z tej strony użytkownik AdiWWE, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Donald Duck Quack Attack. Tak jak w poprzednim odcinku dla wszystkiego przypomnienia przeszliśmy sobie poziomy Ghostly Path, Louis Creepy Corridor oraz Eerie Alley i bez zbędnego przeciągania jedziemy dalej, i to tym razem od trzeciego bossa właściwie tej gry i do poziomu zwanego Magica Devil's Dawn, czyli w tłumaczeniu Diabelska Kopuła Magiki. I dokładnie co to będzie, to zaraz się dowiecie. Tylko nie się załaduje oczywiście. Już Kacor tak się wystraszył, że gdzie ja jestem? Co to za wrota? I kim jest nasz boss? Wy to słyszeliście? Już od razu w początek tego odcinka, a ja już mam buga. Ona nie powiedziała dokładnie to, co. Ale bo ona powiedziała to, co jest, kiedy się pokona, a nie jak na samym początku. Oczywiście ona mówiła, że tam, że witaj Donald ze swojej tam, nie wiem, trumnie. I no, już od razu powiem, o! Jaka tu jest taktyka? Otóż ona oczywiście będzie tam... Jak ja dostałem? Nie rozumiem. Dobra? Pyk. I dobra. I teraz mogę powiedzieć spokojnie taktykę. Oczywiście ona będzie wypuszczać tam swoje te... swoich jakichś tych... pomagierów. I dopóki ich nie wyeliminujemy, ona będzie strzelać takimi fireballami? Okej! Nie mam pojęcia, jak ja dostałem od tego typka. Nie wiem, po prostu. A, chyba dlatego, że byłem odwrócony. Ale mówiąc tak po kolei, co oczywiście, no, dopóki ich nie wyeliminujemy, ona będzie strzelać fireballami. I no, w tyle. I potem ona zrobi taką wielką kulę, którą będzie chciała wystrzelić w nas. Ale to się nie uda. Oczywiście za pierwszy raz to będą dwa razy, za drugim razem trzeci raz i za czwartym, za trzecim cztery razy. I kiedy ona się zatrzyma, to wystarczy po prostu na nią naskoczyć i no, po prostu to jej ten, odbierze życie. Wracaj mi tu! No, widzicie gnidę? Nie chciał mi się. Nie mówcie mi, że znowu... Nie mówcie mi znowu, że ten. A nie, jeszcze jednak. Aha! To dlatego jeszcze, bo był jeszcze jeden. Widzicie? Właśnie o tym mówiłem. Dopóki nie wyeliminujemy ich wszystkich, to ona będzie wystrzeliwać. I są tutaj też dwa sposoby, żeby tego uniknąć. Żeby tak troszeczkę uciec, albo kiedy ona już to wystrzeli, zatrzymać się. O tak, widzicie? I bum. I mamy koleś ten... O, Shake'a mamy! W sumie się bardzo przyda. Shake bardzo się przydał. No kurde! Nie lubię tych typków, bo one zawsze się potem gubią i takie... No jak ja mam tego dotknąć niby, co? Miało pójść to szybko. A nie, przez te gniby potem nie wiem jak... No ja pierdzielę, co za gnidy. A najgorsze, że ja nie mogę ich dotknąć kopnięciem. Bo jak dotknę ich kopnięciem, to padnę. Patrzcie, widzicie? Właśnie wciskałem kwadrat. Ja muszę na nich naskoczyć. No wiem, że jesteś zły, no ale no to nie moja wina, że te typy się kręcą, a potem nie wiedzą, a potem nie wiadomo, jak mam je dorwać. No cóż, no... Miało pójść szybko, a kurde, no... Niepotrzebnie to przedłużam. No, nareszcie. Wystrzeliwuj te dwa razy swoje fireballe. Ale pamiętaj, że ty nie jesteś oczywiście Goku z Dragon Balla. Bo Goku wystrzeliłby w ciebie Kamehameha. I jeszcze gorzej by było. Ha, 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 taki żarcik. No ale cóż. Oczywiście ta postać tutaj, którą walczymy... ona jest dosyć znana. O Jezu, uniknąłem tego jakimś cudem. Ona oczywiście jest znana w tym, w serii Kacora Donalda, że po prostu ona jest właśnie tym złym kimś. Ona wystrzeliwuje tak z wyprzedzeniem oczywiście. A nie, jednak mogę. Aha, ja mogę dotknąć jak on jest odwrócony plecami, a nie tymi. Dobra. To tutaj moja ta teoria się trochę obaliła. No ale cóż. Oczywiście tutaj nie ma muzyki, bo znowu coś się zrypało i nie potrafię wyjaśnić czemu. Shake! Teraz się naprawdę on przyda. Zawsze zastanawiałem się, co ona tam zawsze tymi... Jakby nie wiem, to znaczyło, że nie wiem, że... Jest ekstusę, pomocy! Osty!
Dobra, mamy wszystkich czterech. I co, żebyś wystrzeliwała cztery razy? Raz. I będziemy liczyć, będę liczyć i mam nadzieję, że wreszcie cię pokonam. Bo mówię, to powinno o wiele szybciej pójść, a nie, że no te typki się kręcą, nie wiedzą co się dzieje, a potem no ja mam problem z ich uderzeniem. Jeszcze jeden raz. I pa, i szup, i do widzenia. Ooo, będę o tym teraz mówił, bo oczywiście tu się muzyka zbagowała i teraz no trzeba będzie coś mówić, żebyście po prostu tego nie słyszeli. Tak więc no oczywiście pokonaliśmy tą magikę, no i przechodzimy dalej. Coś co oczywiście pokonaliśmy no nasz trzeci świat i jedziemy dalej. I za chwilę dowiemy się dokładnie jaki jest świat, czwarty świat. No, na razie mogłem skończyć gadać. Bo czasami tak się zdarza, że może mi się to zbagować. Ale dobra, no mamy ten trzeci świat w końcu z głowy. Masakra. Mówię, nie spodziewałem się tego w ogóle praktycznie. Nikt, a nic. No, odblokowuje nam się czwarty świat. Więc lecimy oczywiście do niego. I znowu Kacor Donald nie wiedział gdzie iść. Chyba chciał się wrócić właściwie do tego poziomu. Albo powiedzieć kuzynowi takie stylu, że hej, popatrz, odblokowałem dla ciebie ten nowy świat. Możesz tam wrócić. Takie tam. I czas na nasz czwarty świat. I to jest świat, który ja nazywam światem starożytnym. I zostało ostatnio oczywiście cztery poziomy. I wchodzimy do naszego pierwszego z nich, którym jest oczywiście Temple's Entrance, czyli w tłumaczeniu po prostu wejście do świątyni. I no, nie chcę oczywiście to wczytać spokojnie. No, o właśnie. No i to są teraz światy, gdzie oczywiście są na wzór starożytności. I tu będzie często widać właściwie takie, nie wiem, elementy typowo... Oooo! Dobra, to był mój błąd, nie zobaczyłem z tego. Nie patrzyłem uważnie, że tu będą oczywiście elementy... No przecież wcisnąłem! Dlaczego mi tego nie uznało? O, ty gro cholerna, chcesz na siłę mi przedłużyć, co? Żebym kuźwa przeszedł tylko dwa odcinki, tylko dwa poziomy, co? Jezu, tu już bym ledwo co? Bo chyba tak, że tak jak miałem dokończyć, poczekam, o, no teraz to mi zaliczyło, a wcześniej nie chciało. Co oczywiście, no, dokańczając wreszcie, to będą elementy oczywiście typowo, no, Egiptu, nie wiem, Rzymu czasami, czy coś. Wiecie, takie typowe, że jak to było w starożytnych czasach, albo tu. Już myślałem, że to się nie ruszy. Ale zawsze mnie zastanawiało, dlaczego akurat tutaj są te właśnie oczy, że przecież no one zostały wyjęte niczym ściała. Ściała, tak, dobrze mówiłem. Przecież to jest gra dla dzieci. To nie powinno czegoś takiego być. Tak, tych ryb nie możecie dotknąć. Musicie na nim bardzo mocno uważać. Dobra, czekajcie, ja tu się ustawię, bo żeby tu trafić, to trzeba mieć dobry ten. O właśnie. Trzeba tu się bardzo dobrze ustawić. Zdążyłem. Cholera, dzisiaj normalnie gra mi mówi, że w stylu, że no nie, no nie pozwolimy ci przejść tak szybko kolejnych poziomów. Musisz się trochę namęczyć z tymi. Ale ja się tu nie dziwię, ponieważ no właśnie, jako że to jest czwarty świat, to chyba logiczne, że będzie on jednym z najtrudniejszych właściwie. I nie ukrywam, był on trudny. Ale w młodości jakoś, no, nie pamiętam, żebym miał z nim jakiś ten większy problem. A może miałem, tylko po prostu już nie pamiętam. Ale cóż. Tutaj oczywiście w ostatnim świecie, kurde! Informuj mnie, kiedy wystrzeli ten. Aktywujesz ten laser, dobra? Nie, nie będziemy. My jesteśmy Skywalker. Czemu ja powiedziałem Skywalkerze? Coś to w ogóle nie pasuje. Nie wiem. Już mnie te nerwy wzięły. Dobra, jeden. No drugi już mnie ten. Kurde! No jeszcze to! Co za dzisiaj wredna gra? Gra mi specjalnie chce to przedłużyć dzisiaj. Bo to naprawdę, no to jest jakiś żart. Oczywiście, no mam temat na odcinek, ale no nie jestem pewny, czy on jest sensem teraz. Dobra, poczekaj. Tam, kurde mać, wciskaj się, ty durny kwadracie, jeżeli możesz. Dobra, teraz tu przeskoczę.
mówię, że normalnie bym już powiedział o tym temacie na odcinek, ale nie wiem, czy jest sens akurat na ten odcinek, jak no... Widzicie, co ta gra sama robi? Ona mi robi specjalnie na złość. Żebym tylko chyba jak najdłużej siedział, dobra? A mogę chociaż się przeskoczyć? No, mogę. I tyle, dobrze. Dobra, checkpointik. Jedziemy dalej. Ten gościu. Ja poczekam. O! No! Ten kwadrat dzisiaj coś ten. Reaguj jak możesz. Dobra, Adi. Spokojnie. Spokojnie i bez nerwów. A na pewno dojdziesz to. No widzicie to, no! Ja wciskam ten kwadrat. On jakby w ogóle nie reagował. Dobra? Mówię, ja nie wiem, czy przypadkiem nie zakończę tego odcinka na tym. Na dwóch poziomach. Dzisiaj naprawdę, gra jest dla mnie wredna. Dobra, wiecie co? Ja już zaczynam mieć powoli nerwa i zaczynam myśleć o tym, czy przypadkiem nie przeskipować po prostu tego poziomu. Powiedzcie mi, jak ja wciskam kwadrat, to jak ja mam go niby eliminować, co? Bo już sam nie wiem. Wciskam kwadrat, a on jakby nic. Dobra? Powolutku i spokojnie teraz. Bez nerwów, jasne? Dobra, teraz z wyprzedzeniem i mamy trzeci samolocik. Jakby co, no... No może reaguję trochę takim rage'em jakby, ale no zrozumcie, no. Chcecie przechodzić grę spokojnie, a normalnie coś wam blokuje za każdym razem drogę. Tak, tak, wiem. No, jak ja mam go przejść, no? Ja wciskam, a on nic. Bo już sam nie mam pojęcia. Aha, ja muszę z mega dużym wyprzedzeniem go ten tyknąć, jasne. Ale meta już tam była. Meta już tam była, więc no wystarczy po prostu ten. Ale wiem tylko tyle, że to chyba na pewno będzie ten idealny odcinek do takich tych. Na przykład fany momentów. Jak mnie dotknąłeś? Dobra, test teraz tego. Test teraz no w kwadratu. No, nareszcie! Boże! To też za długo trwało. Nawet nie wiem, ile już jest nagrany ten odcinek. Nie wiem, właśnie... Nie wiem, po prostu nie wiem. Ale wiem, że za długo on trwał. I no, pierwszy z poziomów nareszcie mamy z głowy. I tyle się cieszę. I w sumie ja na chwilkę zatrzymam i sprawdzę, ile dokładnie jest ten materiał. Tak więc no, jeżeli no będzie za długi, to raczej powiem, że teraz na razie, a jeżeli nie, to przyjdzie jeszcze jeden poziom. Tak więc szybkie cięcie. No dobra, no jednak no trochę trwał już ten odcinek, ale stwierdziłem, że no jest jeszcze trochę czasu, żebym przeszedł właściwie drugi poziom z tego no pakietu. I tym poziomem będzie Artifact Way, czyli w tłumaczeniu droga artefaktu. Mówię, no, normalnie bym już skończył ten odcinek, ale no... Jako, że zauważyłem, że jeszcze jest trochę czasu jednak, żeby no nagrać, to stwierdziłem, a czemu nie. I tutaj omówię no temacik na odcinek, który no przygotowałem. Tak więc... A czekajcie, ja tu przeskoczę? Bo on też jest czasami no wkurzający. I tym jego stwierdzeniem takim... O nie, ty dupku. Ominąłem go! I teraz przynajmniej mogę ten, na spokojnie lecieć. Dobra, samolocik zdobyty. I checkpoint. O, proszę bardzo. I temat na odcinek, jaki będzie, to... Co ja sądzę... O, seri! Jezu! A, dostałem jednak od oka. Oko mnie bolało. Ała. Może powinienem dostać, nie wiem, balsam na oczy. Pomoże mi. Na Wilsonę. Co ja sądzę właściwie o samym kacorze Donaldzie, oczywiście. Bo Kacor Donald to, no jak wiadomo, jedna z najbardziej legendarnych postaci, jeżeli chodzi o Disneya. Ona, która chyba zadebiutowała w... W którym to było roku? Ale chyba, nie wiem, gdzieś chyba w latach 50-tych, 40-tych, gdzieś mi się tak wydaje. Ale jedna z bardziej takich znanych, że no... Wiadomo, stylówka taka bardziej na, powiedziałbym, marynarza, niż na bardziej takiego kacora, który no... Może normalnie żyć tak jak każdy. Ale czy ja o nim sądzę? No jest to bardzo fajna i ta, pozytywna postać. Co prawda, no, ona ma takie cechy właśnie, że ten, że niby się łatwo wkurza, jak się denerwuje, jak się z nim nie zgadza. Czyli tak jak no w realu właściwie w każdym życiu.
A, muszę tu przeskoczyć, bo... Właśnie tu jest ten element, gdzie no trzeba przeskoczyć, bo tam jest lawa. Wracając oczywiście, że no... Bardzo fajna postać po prostu do oglądania. Nie dziwię się, że dzieci ją do dzisiaj lubią, bo... No, jakby tu nie lubić właściwie samego Donalda, który zawsze coś wymyśli dziwnego, zawsze coś, no, wpadnie na jakiś pomysł i zawsze potrafi rozbawić, no, nawet najmłodszą publiczność, czy nawet taką starszą, którą, no, można, no, pokombinować. O ile wiem, chyba, no, teraz nawet jest ta specjalna seria, gdzie, chyba na tym, na jednym tym, co zostało odnowione kiedyś. I powiem tak, oglądałem ją, niezła, ale jednak i daleko do oryginału. Ale do końca, ale tak mniej więcej mówiąc właśnie. Gdyby nie to, że oczywiście no stylówka na marynarza, to powiedziałbym, że to jest bardziej taki drugi Papaj, a nie kurde no... Kartodawa, wiecie co to Papaj, ten z wielkim mięśniem, co zawsze jadł szpinak i potem co... Aż mnie teraz zatkało! What the fuck? Zatkało mnie! Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Dosłownie ten, koniec poziomu, a ja spadłem jak nigdy nic. I aż mi serce nawet chwilę stanęło. Co to było? Dobra, shake, przyda się. I let's go! I wracając do bardziej ten spinak, co wiecie, je i potem staje się siłaczem i potrafi rozwalić każdego. To myślę, że ten Kacor Donald mógłby mu spokojnie tam konkurować, bo on nie ma mięśni, a też potrafi przywalić każdemu. Więc no, mówię, Kacor Donald to bardzo przyjemna postać, no i jeżeli nie znaliście jej, to poznajcie, naprawdę. Jest na tym, na telewizji bardzo dużo oczywiście tam tych filmów i tym podobne, seriali, kreskówek, których no na pewno no... Po samym już pierwszych tak spojrzeniach będziecie mogli powiedzieć, kim jest właściwie sam Kacor Donald. Uff, no dobra, no nareszcie skończony odcinek. Znaczy, no skończony poziom, a nie odcinek. Druga kula zdobyta. No i teraz mogę powiedzieć, że no zakończę na dzisiaj ten odcinek, bo no jednak za długo mi się przedłużył ten pierwszy poziom, no i trochę też ten, no... Kurde, boss, bo to tak miało nie wyglądać, no. Miała mi gra dać, no, spokój. Ale widocznie chciała specjalnie przedłużyć, żeby takim, no... Spokojnie, szykujcie się na bossa, czy coś w tym stylu. No, ale dobra, nie przedłużając, no. Ja już kończę odcinek, no. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeśli chcecie, napisać komentarz, bo jest bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE. Na razie i cześć!